Kamil Tornado Szłapka ma za sobą bardzo dobry rok. Jego zasługi docenił trener kadry narodowej juniorów w Light Kontakcie. Dzięki powołaniu Kamil w sierpniu wyjedzie na 11-dniowe zgrupowanie reprezentacji do Zakopanego. To ogromny zaszczyt, że dostałem powołanie do reprezentacji Polski. Niemniej będę chciał się pokazać z jak najlepszej strony na tych Mistrzostwach Europy. No właśnie, Mistrzostwa Europy. Powołanie na zgrupowanie kadry oznacza, że tylko bardzo nieszczęśliwy zbieg okoliczności mógłby sprawić, że Kamil na te Mistrzostwa nie pojedzie. Tym bardziej, że zazwyczaj powołanie na zgrupowanie jest równoznaczne z wyjazdem na europejski czempionat. Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że zawodnicy, którzy byli powoływani na zgrupowanie kadry narodowej, to brali udział w tym Mistrzostwach Europy. Kamil ma już za sobą krajowe sukcesy. Trzykrotnie zdobywał Mistrzostwo Polski w K1, Light Kontakcie oraz Full Kontakcie. W sumie w tym roku wygrał już 14 pojedynków. Podczas jednego z nich dorobił się przydomku Tornado. Podczas walki z Mateuszem Rajewskim zasypałem go lawiną ciosów, takich szybkich. I no niby się zniszczenie na ringach niczym Tornado. Wspomniany Mateusz Rajewski to były medalista Mistrzostw Europy. Jeżeli więc Kamil Szłapka potrafił go pokonać, możemy liczyć, że zasieje spustoszenie również podczas wrześniowych Mistrzostw Europy we Włoszech. Niczym Tornado.